Zbliża się 101. rocznica cudu nad Wisłą. W wielu miejscach już odbywają się rocznicowe uroczystości. W Warszawie w Centralnej Bibliotece Wojskowej otwarto wystawę poświęconą Węgrom, którzy nieśli pomoc Polakom walczącym z bolszewikami. W niedzielę minie 101 lat od cudu nad Wisłą. Odradzające się państwo polskie musiało stawić czoła potężnej bolszewickiej nawale. W tej walce niewiele państw nam pomagało. Niektóre, jak Czechy czy Niemcy, wręcz utrudniały walkę. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas Węgrzy, mówi Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Węgrzy, jako jedyny naród Europy Środkowej, wsparli polską walkę, pomagając wygrać śmiertelny bój nie tylko w obronie naszej państwowości, ale także chrześcijańskich wartości moralnych i kulturowych. Węgrzy przysłali m.in. 22 miliony sztuk amunicji. Dostarczyli także broń oraz kilkaset kuchni polowych. Węgrzy walczyli również w szeregach Armii Polskiej. O tej pomocy opowiada otwarta w Warszawie wystawa przygotowana przez Ministerstwo Obrony Węgier. Przedstawiciel węgierskiego resortu obrony podkreślił znaczenie polsko-węgierskiej przyjaźni. Ta solidarność i silne braterstwo służyły w wielu mrocznych i trudnych okresach historii jako bastion obrony dla obu narodów. W wielu miejscach w Polsce już teraz odbywają się rocznicowe uroczystości. Główne obchody zaplanowano na 15 sierpnia. W południe przy grobie nieznanego żołnierza odbędzie się uroczysta odprawa.